Nawet gdyby cały nasz klub zwariował i zagłosował za rządem Mateusza Morawieckiego. Faktycznie ktoś do was się zwraca, ktoś z wami rozmawia. No i na pewno nie zgodzimy się na żaden zamordyzm, ale są to ludzie, którzy mają co w życiu robić i oni naprawdę na żadne kuszenie ze strony Mateusza Morawieckiego nie pójdą. To są czasami tak małostkowe rzeczy, takie pierdoły dobrego rządu. No, pan premier Morawiecki do końca walczył o dobre dla Polski sprawy, ale ta zła opozycja się dogadała jak Ruscy z Niemcami ponad naszymi głowami, no i świadkami jakiejś zmiany jakościowej. Nawet na ostatnim posiedzeniu Łukasz Schreiber stwierdził, że marszałek Hołownia to w ogóle przywrócił tej Izbie Kultury. Ja myślę, że warto też zacząć od podkreślenia czegoś, co jest też istotne. Od zwrócenia uwagi, że przyniósł pan kulturę i to jest bardzo dobra rzecz, która wymaga odnotowania. Dzisiaj z nami człowiek, który przebojem kradnie palmę pierwszeństwa w internecie wielu politykom. Człowiek, który tnie pisowskie bzdury jak japońską kataną, a przy tym pokazuje, że polityka może być zabawna. Rzecznik PSL-u Miłosz Motyka. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bo panie pośle, nie, bo do Sejmu się pan nie dostał, panie pośle, nie. Panie rzeczniku. Panie rzeczniku. To może panie Miłoszu, może Sebastian, bo tak się wyzywamy. Dobrze, nie ma żadnego problemu. No to ja jestem Tomek i tak jest łatwiej. Sebastian, witamy serdecznie jeszcze raz. Ja zacznę od sprawy troszkę takiej przykrej. Co się stało, że się w tych wyborach nie udało? To znaczy startowaliśmy w tych wyborach na początku z trudnej pozycji, bo nasza koalicja i jej sondaże na początku nie dawały nam tak dobrej pozycji, jaką uzyskaliśmy na końcu, więc też próbowaliśmy wzmacniać listy w konkretnych okręgach. Ja startowałem w trudnym okręgu właśnie, w którym należało walczyć przede wszystkim o jeden mandat, stąd decyzja o starcie w okręgu 32, ale i tak uważam, że ta kampania była dobra, wynik był niezły jak na mały okręg. Gratuluję tym wszystkim, którzy się akurat z tego okręgu dostali. Stamtąd chociażby nowy poseł młody Łukasz Litewka, który też przebojem wdarł się do polityki. Więc spokojnie, ja jestem i tak jeszcze młodym politykiem, więc przede mną jeszcze bardzo dużo wyzwań i będzie czas na to, żeby uzyskać elekcję do Sejmu. Miłosz Motyka kolejną ofiarą przebojowego Litewki? Sosnowca? Nie. Akurat jeśli chodzi o kampanię wyborczą, to nam się dobrze współpracowało. Mijaliśmy się czasem na trasie, mijaliśmy się na różnych spotkaniach, widzieliśmy swoje materiały wyborcze, podchodziliśmy do siebie z uwagą, ale to była fajna kampania, taka też inna. Widziałem wiele agresji w tej kampanii, a tu akurat można było normalnie współpracować, więc tak tego nie odbieram. No, raz te wyniki osobiste są lepsze, raz wyniki partyjne są lepsze. Ja się też angażowałem tutaj w kampanię centralną, prowadziłem wiele konwencji wyborczych, stąd też duży nacisk na to, by ta kampania ogólnopolska wyszła jak najlepiej. To się udało, duża kampania wizerunkowa Trzeciej Drogi została wykonana w bardzo dobrym zakresie, więc tu mam jak najlepszą radość z tego, że udało się przynajmniej na poziomie centralnym osiągnąć świetny wynik. A my mówiliśmy od początku, że albo będzie świetny wynik właśnie Trzeciej Drogi, czyli albo silna będzie Trzecia Droga, albo będziemy mieli trzecią kadencję PiSu. To wychodziło z analiz, badań, arytmetyki, logiki wyborczej i się sprawdziło, więc mam z tego radość jeszcze większą. Super. Dobrze, to ja muszę jeden cytat, bo oczywiście zaraz na pewno zgadniesz, kto jest autorem tego cytatu. Z tego, co widzimy, to kompletowanie Rady Ministrów trwa przez dwóch premierów. Jesteśmy chyba jedynym państwem na świecie, w którym taka sytuacja ma miejsce. Realna większość w parlamencie, a druga to najwyżej w urojonej rzeczywistości. No ładnie to tak wyzywać od urojonych rzeczywistości, przecież mamy od wczoraj rząd. To znaczy, jeśli chodzi o urojoną rzeczywistość, to autorem tego stwierdzenia
którego jestem fanem, którego fanem zostałem niedawno, jest Jarosław Kaczyński, więc wszystkim politykom i działaczom PiSu, którzy próbują mi imputować, że jest to obraza, to ja się powołuję właśnie na słowa ich narodowego przywódcy, naczelnika państwa. No skądinąd Jarosław Kaczyński chyba nie miałby na myśli, aby kogokolwiek obrażać. Prawda? Nie. Więc... A w odniesieniu do czego on to powiedział? Odnośnie opozycji, funkcjonowania opozycji i Polaków, którzy krytykują rząd PiSu, bo jeżeli ktoś krytykuje rząd PiSu, to tworzy urojoną rzeczywistość. Więc wydaje mi się, że mu się trochę obraz zakrzywił. I faktycznie, no, jeśli oni teraz uważają, że mają większość, to idę z nimi o zakład o każde pieniądze. Nawet zaoferowałem wczoraj 10 tysięcy złotych zakładu z każdym politykiem PiSu, jeżeli przegram i Mateusz Morawiecki stworzy rząd, to ja wpłacę na co chcą. Ale obawiam się z ich perspektywy, że tak się nie stanie. Więc jeżeli ktokolwiek tam uważa, że Mateusz Morawiecki ma chociaż 1% szans na stworzenie rządu, no to żyje, musi żyć w urojonej rzeczywistości, bo takiej możliwości nie ma. Oni tam teraz już chyba zeszli z tonu na tyle, że już oni mówią o 10, już teraz nawet pewnie o mniej, ale tam na początku byli oczywiście pewni, to schodziło, teraz mówią o 10. Faktycznie ktoś do was się zwraca, ktoś z wami rozmawia. Ja wiem, że nie wybuchnij tak śmiechem, nie plunij kawą, bo ja wiem, jakie są twoje odpowiedzi. Ale to jest w ogóle najzabawniejsze. Wiesz, to oni sobie opowiadają w swoich mediach, oni opowiadają gdzieś tam złapani przez dziennikarzy na korytarzu, że oni prowadzą rozmowy, ale z żadnym politykiem naszej partii nikt nie rozmawiał. Ostatnio mieliśmy posiedzenie klubu i tak nawet posłowie pytali się nawzajem, czy słuchaj, ktoś z tobą rozmawiał, czy ktoś do ciebie dzwonił lokalnie, może nie. Nikt ze mną nie gadał, ani Morawiecki, ani nikt z rządu, nie, nikt. No ale tamci uważają, że rozmawiają, więc nie wiem, w jakiej rzeczywistości oni żyją, no ale to musi być urojona rzeczywistość. Jeśli nawet nasi posłowie nie wiedzą, że są prowadzone jakieś negocjacje, no to one muszą być bardzo tajne. Czyli uważasz, ty to widzisz, jesteś w środku, rozmawiasz, jesteś rzecznikiem. Oni nie wykonali w stosunku do was żadnego ruchu, to wiesz, to, że oni, że ten rząd upadnie i tak dalej, że oni tam tworzą wszystko taki pic na wodę, no to okej, ale że oni nawet nie spróbowali? No bo to wyglądało tak, że oni przez lata na różnych płaszczyznach próbowali nas maksymalnie wyeliminować. Tak. Proste rzeczy. Będzie też coś, o czym nie mówiłem, na przykład gdy w kampanii wyborczej ja chciałem pójść do TVP, były momenty, w których byłem wycofywany z programów, na etapie już zaklepania mnie, już de facto wysłania taksówki, wysłania tematów rozmowy kilka godzin przed programem. Wielu posłów było wycofywanych tylko dlatego, że zagrażali politykom PiSu w okręgach. Do takich ręcznych manipulacji dochodziło. Próbowali nas marginalizować w komisjach sejmowych, wszędzie gdzie się tylko dało, na poziomie szczebla wojewódzkiego. To są czasami tak małostkowe rzeczy, takie pierdoły, że normalny, poważny człowiek, który wstaje rano, nigdy by o czymś takim nie pomyślał, żeby akurat odebrać komuś głos na sesji rady albo w sejmiku gdzieś tam, gdzie przyjeżdża poseł, ale oni tak robili. No więc dla nich to jest pewna zmiana mentalna, że oni musieliby się z tymi, których tak nienawidzą, musieliby się tak ubrudzić, tak się upodlić, żeby iść do tego PSL-u, poprosić ich o to. No coś dla nich mentalnie nie do przekroczenia. Oni wykpiwali nas, od czci wiary odsądzali przez kampanię i tak dalej, nagle musieliby się zniżyć do tego poziomu, jak uważają, no i z nami gadać. Coś strasznego dla wielu i widzę, że wielu jeszcze na korytarzu sejmowym też nie może tej bariery mentalnej przekroczyć, więc myślę, że z tego powodu oni mają pewien problem. Oni przez 8 lat byli raczej w takim rygorze nawalanki, pełnej nawalanki wobec nas przygotowywani i uczeni. No i teraz wejść z perspektywy pełnej nawalanki do pełnej miłości jest trudno. Ja wiem, że od nienawiści do miłości jest jeden krok, ale raczej wtedy, gdy te uczucia są szczere, a nie wtedy, gdy chodzi o kasę, o stołki, o przedłużenie funkcjonowania. A oni się dopiero za chwilę przekonają o tym, jak to jest, że samochód nie jedzie, jak się do niego wsiada sam. Ale to jest wbrew logice, zaraz przekażę sobie głos, ale jakby muszę dopytać, wiesz, no to, że oni nie gadają z lewicą, która im się nie zgodziła,
to, że oni, chociaż chyba tam już Morawiecki to już mówił, że wszystkimi mogą chyba oprócz Platformy. To, że z Platformą nie, no bo ten Tuski, on jest Niemcem i on jest rudy i on nas wszystkich chce zabić, no to rozumiem. Ale jeżeli chodzi o wy i Hołownię, czyli całą trzecią drogę, a zwłaszcza was, czyli PSL, który zawsze, no jesteście im blisko jakby ideowo-programowo, tylko przez ich zachowania po prostu to powstały takie po prostu bariery między wami. No ale wiesz, to jest wbrew logice, no bo oni wiedząc, że nie mają tylu posłów i nie rozmawiają z wami, a z wami rozmawialiby pierwszymi, czyli nie rozmawiają z nikim, to co oni chcą zrobić? Im brakuje ponad 40 posłów blisko 40 posłów, no, do bezpiecznej większości, więc to nawet gdyby cały nasz klub zwariował i zagłosował za rządem Mateusza Morawieckiego, to jeszcze brakowałoby im kilku, no ale na to się nie zanosi. To jest nie wbrew logice, to jest zgodnie z ich interesem politycznym. Oni powiedzą, że oni chcieli dla dobra Polski tworzyć rząd, dali ofertę na stół, nawet tam ostatnio program przedstawiają, trochę punktów programowych naszych wzięli i są gotowi do współpracy, tak mówią. No ale to my odrzuciliśmy tę współpracę, żeby zrzucić siebie to odium, że to bez nich nie ma koalicji, że jeżeli coś się posypie, coś się nie uda i ich elektorat powie, no to PSL was nie chciał, czy to walczyliście do końca, chcieliście tutaj dobrego rządu, no pan premier Morawiecki do końca walczył o dobre dla Polski sprawy, ale ta zła opozycja się dogadała, jak Ruscy z Niemcami ponad naszymi głowami, no i widzicie, no i teraz wbrew Polsce będą działali, tak? Oddamy jurysdykcję do Brukseli. Więc to jest ich mit trochę założycielski, żeby pokazać, że oni do końca walczyli o Polskę, a my zagraliśmy zgodnie z niemieckim interesem Donalda Tuska. No ale oni pewne rzeczy takie robili. Była słynna Beger, czy pani z grupą 5 osób, czyli razem 6 osób, Lipiński Beger w pokoju hotelowym, więc oni generalnie takie rzeczy robili i chodzi mi, że wtedy topornie po topornie zostali przyłapani przez Begerową i nagrani, to już w ogóle, ale znaczy, byli zdolni nawet, czy czysto moralnie, czy nieczysto, czy przykupując, czy nie, jak bywały takie rzeczy, że im do tego rządu brakowało, no to oni takie ruchy wykonywali. To mnie dziwi, nie dziwi mnie to, że nie zbiorą tej większości, bo wiem, Miłosz, jakie właśnie macie nastawienie, jaki macie mandat i dlaczego ci ludzie stali o 3 w nocy w Jagodnie. No właśnie. Nie po to, żeby... To wy macie tą świadomość i to jest oczywiste, ale i bardzo fajnie, że dalej deklarujecie, żaden najmniejszy poseł nie chce pójść tam, ale że oni żadnych tych działań nie... To mnie dziwi, bo to wiesz, no przekupić, nie wiem, a może i łowić tego czasu jest, oni nawet nie wykonają telefonu. No to jest bardzo ciekawe, ale oni chyba zdali sobie sprawę z tego, że ta bezpieczna większość po naszej stronie jest tak duża, bo gdyby to była większość na poziomie 3-4 posłów, no to mogliby próbować, ale to jest tak duża, bezpieczna większość, że nie ma sensu, a gdy ktoś zastraszony albo tego, którego będą próbowali ośmieszyć, skompromitować, albo przekupić, ujawni takie praktyki, no to może być jeszcze trudniej. Więc choć też z drugiej strony to byłoby i tak tylko takie przedłużenie agonii, bo ja się trochę na to czasami obrażam, bo to są ludzie, którzy, nie mierzmy wszystkich miarą PiSu. Nie każdy idzie do polityki po to, żeby jego żona albo siostra albo mama była w spółce Skarbu Państwa albo kierownikiem agencji. Są ludzie, a wielu jest ich w naszym klubie, którzy naprawdę mają co w życiu robić, mają swoje prywatne firmy, bardzo dobrze im się żyje, idą do polityki, bo mają jakieś swoje poglądy, bo ich do tego sytuacja zobligowała gospodarcza, bo na przykład mają firmy i oni naprawdę stronią od tego PiSu i już się, powiem szczerze, męczą tym ciągłym zapisywaniem ich do koalicji przez Morawieckiego. To jest tak jakby non-stop idziesz ulicą i ochlapał ci autobus. Nie masz na to żadnego wpływu, no ale musisz się otrzepać, iść dalej, no i wszyscy to widzą. Więc, a kompletnie od ciebie nie zależy, a nigdy byś nie chciał, żeby tak się stało. Więc ja to trochę tak odbieram. Naprawdę jesteśmy gospodarczo na pewno na innym biegunie niż oni, bo my jesteśmy za tym, żeby dawać ludziom, przede wszystkim zarabiać, pozwolić im zarabiać, a nie tylko dawać żywą gotówkę do ręki. No i na pewno nie zgodzimy się na żaden zamordyzm, ale są to ludzie, którzy mają co w życiu robić i oni naprawdę na żadne kuszenie ze strony Mateusza Morawieckiego nie pójdą, ani się nie zgodzą, ani ich to nie przekona.
bo są jakieś wartości, tak? Jak wielokrotnie rozmawialiśmy na posiedzeniu klubu czy w różnych gremiach partyjnych, to nas ta jednak nienawiść raziła. Ja muszę powiedzieć, że jest można mieć różne zarzuty polityczne do nas, do trzeciej drogi, do Platformy, do Lewicy, ale jednego nie można na pewno odmówić. Nie prowadzimy polityki hejtu i nienawiści, systemowego hejtu. Możemy się różnić w szczegółach. Natomiast PiS to jest partia systemowego hejtu i nienawiści. To jest partia, która nie potrafi inaczej funkcjonować niż bez wroga i bez obrażania ludzi. Ja nie wiem, jak można rano wstawać i myśleć o tym, komu przywalić. Ja nie wiem, jak można wstawać rano, będąc ministrem, i myśleć tylko o tym, kogo obrazić. Ja nie wiem, jak można wejść na salę sejmową. No, gdybyście byli na sali sejmowej gdziekolwiek w okolicach, to na pewno nie myślelibyście o tym, żeby wyjść na mównicę sejmowej i powiedzieć te rudy Niemcu albo jesteście fujarami, tak? Jak Ziobro. No, no to fajne akurat. No mu się udało. Nie. To taka, no, taka męsko. Pytanie, czy to jest właśnie ten styl polityki, który nas łączy? Nas właśnie nie. Znaczy nikt z nas nigdy się tak nie wypowiedział. Nikt z nas nigdy jednak drugiego gościa nie obraził. Stąd żadnej koalicji nigdy nie będzie, bo oni po prostu funkcjonalnie są przyzwyczajeni do hejtu, oni są funkcjonalnie przyzwyczajeni do nienawiści, do szukania wroga albo wewnątrz, albo zewnątrz. Na dłuższą metę, jak pokazały wybory, to się tak nie da funkcjonować. Ja nie wiem, jak oni czasami ze sobą funkcjonują. Ja myślę, że za parę miesięcy, a na pewno już po wyborach samorządowych i europejskich, to spora grupa PiSu, posłów tej partii po prostu odejdzie i takie głosy, pogłoski odbieramy już teraz. No dobrze, mówimy tutaj o tej polityce miłości versus polityce hejtu, ale na twoim Twitterze ja znalazłem taki, ja jestem fanem tego, twojego Twittera jestem fanem, tak samo jak Tomek. Na pewno napisałeś taki komentarz do informacji z PAP-u: Mariusz Błaszczak deklaruje, nie będę w nowym rządzie. Po czym napisałeś: słowo droższe od pieniędzy, bo wiemy, co się stało kilka godzin później. Mariusz Błaszczak jest w nowym rządzie. Czy możesz dać taką nam gwarancję, słowo droższe od pieniędzy, że za każdego posła, który trzeciej, no nie trzeciej drogi, już nie będę taki, ale za każdego posła PSL-u, który sprzeda się rządowi Morawieckiego, płacicie jako PSL albo jako ty, nie wiem, 5000 na woź? Tak. Ale to musisz zarabiać. Bo już dwie rzeczy. Próbowali nas takie zakłady też ubierać już w 2020 roku, gdy były wybory kopertowe. Nikt nie zagłosował za. A paradoksalnie interes polityczny byłby taki, żeby na te wybory pójść, bo i wynik sondażowy Władysława Kosiniaka-Kamysza na ten czas był dobry. Do gry nie mógłby wejść Rafał Trzaskowski. Może paradoksalnie politycznie mogłoby nam się to opłacić, ale nikt na to nie poszedł. W trakcie kadencji nikt absolutnie nie odszedł z PSL-u do PiS-u i nikt nie odejdzie. Więc to nawet zakład to jedno, ale naprawdę już wszyscy mogą być spokojni, że my jesteśmy tu po to, żeby PiS rozliczyć. No, po tych 8 latach, ale to właśnie, jesteśmy mówisz przekonani. PiS rozliczyć. To nie jest właśnie, że ich trochę polityka, wiesz, zawiści? Nie, przywrócenia sprawiedliwości. Jak idziesz ulicą, przejdziesz na czerwonym albo dokonasz jakiegoś drobnego wykroczenia albo przestępstwa, to musisz odpowiadać. Nawet mandat musisz zapłacić. A jeżeli Mateusz Morawiecki wydaje sobie decyzję na podstawie ustawy, która jest w Sejmie, w Senacie, to tak ty mógłbyś powiedzieć, że ale ciebie te przepisy nie dotyczą, bo one się kiedyś zmienią. To prawda, ustawa jeszcze nie weszła w życie, ale prezydent nie podpisał, no ale może się kiedyś zmienią, tak? To jest takie samo myślenie. To jeżeli Mateusz Morawiecki wydaje postanowienie o wydaniu grubej kasy na podstawie ustawy, której nie ma, prawa, które nie istnieją, bo ono mogło wcale nie wejść w życie, było wiele ustaw, które wracały z Senatu, nie było głosowane, no to co to jest? Znaczy, to nie jest przekroczenie uprawnień? Więc to jest takie domniemanie, powiedzmy, w imaginowanym świecie Mateusza Morawieckiego, to jest domniemanie, że coś się u niego w mózgu stanie, o, w ten sposób. Tylko gdyby taki wójt, burmistrz lub prezydent miasta, takie przykłady już były. Nie czekał na dany akt prawny, tylko sobie wydał pieniądze,
to miałby Regionalną Izbę Obrachunkową i prokuratora na karku. I to z urzędu. I to z urzędu. Bo jeżeli prokurator, analizując wydatki, widziałby, że ktoś podpisał umowę, a kasy nie ma, a podstawy prawnej nie ma, a na przykład uchwały zarządu nie ma, to jest prokurator. Więc jak tutaj nie ma uchwały ani ustawy, a ktoś postanowienie podpisuje, to tak samo powinien być prokurator. Co prawda prokuratorem w tym zakresie jest jego kumpel z rządu, znaczy kumpel, no, znajomy z kim mija na korytarzu, ale, ale no sorry, no nie ma bardziej nagminnego i jaskarnego przykładu łamania prawa niż to. No to to nie jest zawiść, ani nienawiść, ani hejt, ani cokolwiek innego, tylko to jest elementarne przywrócenie sprawiedliwości. Jeżeli ktoś złamał prawo, to powinien za to odpowiedzieć. Absolutnie naturalna kwestia. W najdrobniejszych szczegółach, jeśli poseł złamie prawo, jest głosowany zniesieniem mu immunitetu i tak było w trakcie tej kadencji i normalnie sprawa toczy się przed policją, prokuraturą i w sądzie, a tutaj dlaczego nie? Więc no sorry, no, to są takie kwestie, które po prostu zwykła ludzka uczciwość i sprawiedliwość wymaga, żeby rozliczyć. Ja uważam, że powiedziałeś wcześniej, że za kilka miesięcy oni zaczną powoli gdzieś tam przechodzić. Ja uważam, że to będzie dużo szybciej. Ja mam teorię, że jakimiś jeszcze resztkami, pokładami jakiejś dziwnej, nie mającej nic wspólnego z tym, co się dzieje, ale nadziei, oni czekają jeszcze tak w blokach startowych i chociaż już no, praktycznie wiadomo, że tak nie będzie, no to jakaś tam ułuda, której się czepiają, ich tam trzyma i jak tylko zostanie zaprzysiężony rząd Tuska, ja uważam, że wtedy się drugiego dnia się rozpoczną przechodzenia, bo oni już wtedy, a to są ludzie raczej nieideowi, oni są tam dla kasy, dla nie pieniędzy, no, ale dla stanowisk, których zabraknie, tam będzie spęd. Tak. Ale słuchajcie, komu przyszłoby do głowy? To jest pytanie do wszystkich, którzy nas oglądają, do nas samych. 16-17 października po wyborach, że podstawowymi działaniami jeszcze rządu będzie to, żeby przygotowywać takie mechanizmy, instytucje, żeby tam tych, którzy z tego rządu wyjdą, ulokować do KNF-u, do Patkowskiego, do kolejnej instytucji, wszystkich ministrów, niektórych oddelegować w inne miejsca, Soboń podobno do NBP-u, ludzi z TVP też do NBP-u, NBP to też teraz miejsce, no, no, gdzie jest więcej spadochroniarzy niż pod Arnhem w trakcie II wojny światowej. No komu by normalnemu przyszło to do głowy? Przegrać wybory niestety kończy swoją misję, robisz inne rzeczy, tak? Przychodzisz do opozycji, szukasz roboty na wolnym rynku i tak dalej. Ale nie, tu chodzi o to, żeby przedłużyć tę agonię, żeby dać sobie czas na to, żeby znaleźć sobie nowe stanowiska zagwarantowane jeszcze przez stary rząd. Oni się betonują tam w TVP dość mocno. Znowu jakieś tam rozporządzenia. Wczoraj gdzieś czytałem, że znowu ale nic, będzie nic, ciężko pousuwać. Nic im to nie da, bo jednak nad statusem każdej spółki, każdej instytucji jest nadzór, a ten nadzór będzie w gestii ministra kultury, więc to są takie ostatnie podrygi, ostrygi. Ale no, to pokazuje, o co im chodzi, no nie? Że jakby nigdy władza w Polsce tak kurczowo się stołków nie trzymała, jak trzyma się teraz, bo oni się naprawdę autentycznie przyzwyczaili do tego, że będą rządzili wiecznie. Wielokrotnie, ale my ich wielokrotnie pytaliśmy, wiesz, no bo tak mijamy ich czasem, no nie, gadamy, oni tam na nas plują, tam staramy się odpowiadać, oni dalej plują. Się ich pytamy, czy wy naprawdę myślicie, że, to jutra nie ma? Że to się kiedyś może skończyć? Że kiedyś wy będziecie w opozycji? No to ostatnio nawet jeden nasz poseł mówił, że słuchajcie, no sami do nas mówiliście, jak będziecie mieli większość, to sobie będziecie ustalać prezydium. No to sobie ustaliliśmy, że pani Witek nie wejdzie do prezydium, no nie? Ich słowami. A oni mówią, nie, no zobaczycie, tutaj Polacy nam dadzą mandat. No i nie dali. No i zgodnie z logiką to powinni przeprosić i odejść. Ale nie, dalej się betonują. Znaczy raz, jakby tamta strona odchodząc, nie akurat nie wasza partia, ale to chyba głównie głosami Platformy, 8 lat temu jak oddawali głos, to o co jakby oni na początku mieli problem i w tym wszystkim tłumaczyli później, jak Platforma już też odchodząc wrzucili sędziów do Trybunału, tak? I oni się tym tłumaczyli, że oni później wszystkie działania tym tłumaczyli. No to był jawny, Platformy to duży, był jasny błąd. Bo dał im młyn, znaczy wodę na ten młyn, tak? Tak, no to był błąd, który się niestety, ale stał takim przyczynkiem do głębokich zmian ustrojowych, bo tak je trzeba nazwać, ale z którego się po pierwsze Platforma wycofała, a po drugie, który został zanegowany uchwałą Trybunału, która powinna być zrealizowana, a nie została.
bo PiS-owi było na rękę, żeby w ramach właśnie tych działań tych trzech sędziów wybrać trzech swoich. Stąd oni poszli jeszcze dalej. No to jest to kwestia czasami pójścia po rozum do głowy w odpowiednim czasie i wycofania się ze swoich błędnych decyzji. O ile po naszej stronie to faktycznie jeszcze funkcjonuje, o tyle jak widać w PiS-ie nie. Jak jest ściana, no tam trzeba jeszcze dodać gazu do dechy i przejść naprzód. No dobrze, to teraz ja mam serię trzech pytanek szybkich, bez ściemy. Bardzo krótkie odpowiedzi, tak nie, możliwością małego, że tak powiem, małej wypowiedzi, ale tak. Pierwsze. Przed erą Hołowni nigdy nie oglądałem Sejmu na YouTubie. Nie. Oglądałem Sejmu. A, okej. Pewien pan z PiS-u do dzisiaj wisi mi dwie bańki. Tak. Dobra. Anna Gembicka będzie najlepszym ministrem rolnictwa w ostatnich 8 latach. Tak, ma szansę niczego nie zepsuć. Bo niczego się nie poczuć. Dobrze, to teraz. Bo nie będzie miała niczego, bo nie będzie miała czasu niczego zepsuć. No właśnie, to przechodzimy teraz płynnie do nowego rządu, bo musimy o tym porozmawiać. Ja mam taki. Rząd specjalistów, podkreślaj, specjalistów. Na przykład minister kultury. Ja jestem rozczarowany. Ale ja jestem rozczarowany. Pozwólcie, że zacytuję i przejdziemy płynnie do rozmowy. I teraz nie wiadomo, czy jak nowy minister kultury powie, dałam dupy, to będzie to przenośnia, czy jednak stan faktyczny? Jak do tego podejść? Ale wiesz co, ona dlatego przyjęła to stanowisko, bo ona się godzi, co jej zaproponują, jak widać. Ona się godzi na wszystko, dlatego. No, ale to jest moja faworytka. Jaki inny resort mogłaby tam objąć? No ja w ogóle jestem rozczarowany tym składem rządu, szczerze mówiąc. Ja to liczyłem na to, że Marek Suski zostanie. No Marek Suski, minister rozwoju i technologii, już mogli pójść po bandzie. Matecki mógłby zostać ministrem sprawiedliwości. Na rolnictwo mogli dać Kowalskiego. On o tych zbożach wie. O zbożach wie. Tak. Gliński ostatnio w Sejmie pokazuje na każdym kroku, że z niego byłby doskonały minister braku kultury. Czarnek na zdrowie. Bo jak widzę jego stany, no to wielu pacjentów mogłoby się poczuć utożsamianych z panem ministrem. No myślę, że ten stan tego rządu idealnie odzwierciedla jednak stan w PiS-ie, że tam już po prostu z łapanki biorą, kogo się tylko da. Ja myślę, że tam szukano po prostu, Morawiecki po domach tych pisowców chodził i ich przekonywał do tego, no bo dla wielu to będzie taka jedyna szansa wpisać sobie coś w CV, a to jest tak, tak. Gabinet, samochód, odprawa, część nigdy w życiu już nie będzie pełniła żadnej funkcji w państwie, no bo przecież jest ostatecznie skompromitowana, więc no i śmiech właśnie z tego Błaszczaka, który się w niedzielę dowiedział, że ma wejść do rządu. Bo do tej pory było w Polsce tak, że jeżeli minister nie chce, to nie wchodzi. Okazało się, że jak tutaj nie chce, ale mu prezes powie, to wchodzi. Więc poruszyłeś temat odprawy. Poczekaj, poruszyłeś temat odprawy, no. Bo ja dużo czytałem na ten temat. Są zdania podzielone. Jedni mówią, że to będzie miesięczna odprawa, czyli jakieś 17 tysięcy, a inni mówią, że 3-miesięczna, no, czyli 50. Bo to zależy od tego, czy jesteś posłem, czy nie. Jeśli nie jesteś posłem, dostajesz 3-miesięczną odprawę, jeśli nie masz takiego wynagrodzenia. Natomiast ci, którzy są posłami, dostaną tylko miesięczną, więc stąd ta różnica. To wynika tylko i wyłącznie z obecnego miejsca zatrudnienia i dotychczasowego miejsca zatrudnienia. No cóż, wiadomym jest, że o kasę też im chodzi, więc myślę, że Mateusz Morawiecki, jak z nimi negocjował wejście do rządu, to też powiedział, że pamiętajcie, że tutaj sobie można dobre wakacje w ten sposób zasponsorować. 2 tygodnie nic nie robienia, odprawa i 2 tygodnie dobrych wakacji za te pieniądze. No to wielu pisowców oczywiście, że pójdzie na taki układ. No. No ale grajcie, skład się patrzy, to są bardzo głębokie łaski, a ja wczoraj fajnego tweeta PiS czytałem, chyba jakaś posłanka napisała, że ile osób musiało odmówić, że oni sięgnęli po panią Dominikę. Aha, no bo to jest prawda. To jak ja było szczerze, ile tych pytań zostało zadane, że jak dotarli do niej z tą drżącym pytaniem do niej, ona nie odmawia. Jak jeszcze mężczyzna proponuje, to ona nie odmawia. Jak od 4 lat tam na bieżąco, jakby można powiedzieć, jestem w Sejmie i widzę, nie widziałem żadnej aktywności pani Dominiki w Sejmie.
żadnej aktywności poselskiej na mównicy sejmowej w komisjach, nic nigdy. A ona się modliła, bo ona mówi, że samochód sobie modliła i ona się może o ten samochód modliła wtedy. Albo przyuczała się do nowej roli, bo chociaż o tyle, jakie ma doświadczenie, że podobno Smoleńsku zagrała. Choć tak, i wiem jak miłość. To słyszałem, bo mi się zdarzyło gdzieś tam przełączyć przez to, natomiast Smoleńska nie oglądałem. Ale myślę, że bardziej Smoleńsk tutaj mógł być determinujący w zakresie objęcia Ministerstwa Kultury niż niżej jak miłość. Ale słyszeliście, bo to jest ważne, tu pani Dominika, jakie ma kwalifikacje, wszyscy wiemy, jakie ma jeszcze tam tą przeszłość, tą, że te zdrady i tak dalej. Później było w ogóle twarzą takiej kampanii Wierność jest sexy, to było bardzo fajne, po tym jak ma to dziecko z tym i tam, ale jest, ale to wszystko jest jakby sprawy obyczajowe. Ale mnie się bardzo podoba, że to jest właśnie rząd fachowców i specjalistów i widzieliście wywiad pani Dominiki w Radio Z? A to sprzed 4 lat. Tak. Przyczepiasz. A, czyli już umie. Można nie wiedzieć, że jest 460 posłów i 100 senatorów. I naprawdę. Mi się bardzo podoba wiek dla prezydenta 70. Czyli żaden u nas, bo tak powiedziała, czyli żaden sprawujący w Polsce prezydent nielegalnie, ona jednym słowem po prostu odwołała wszystkich byłych, przyszłych prezydentów. Ale ja nie sądzę, żeby ona się czegokolwiek do tej pory nauczyła i to jest bardziej przerażające. No ona dalej siedzi w tych ławach i tak jakby nigdy z jej ust nie wypłynęło nic mądrego, takiego merytoryczno-specjalistycznego w zakresie kultury. No może teraz jest ten czas. No, ale ona wtedy już chyba była posłanką, jak udzielała tego wywiadu. Była. Ale no więc nie wiedząc ile, to jest to takie jakieś pierwsze lekcje, Boże, w szkole 400... Yes. No nic. Niestety. No, powiedzmy, że ten rząd, nie poświęcajmy mu za dużo czasu, bo oni dzisiaj są, jutro ich może już nie być. Ale to jednak trochę się dzieje tam przy granicy polsko-ukraińskiej. Budżet jest nowelizowany, dobrze by było sprawdzić, jaki jest stan finansów publicznych. Jakieś tam decyzje należałoby podjąć. Elektrownia atomowa mogłaby się w Polsce zaraz wybudować, albo jakieś decyzje trzeba podejmować. Jest trochę przestrzeni ważnych. Zastanawiam się, jak nowa pani minister zdrowia na przykład do kwestii in vitro podchodzi. I tutaj muszę powiedzieć, że jest to takie ultra antypaństwowe działanie. Myślę, że oni sobie oczywiście mogą te odprawy, o których gadaliśmy, i tam pobrać, natomiast ludzi jeszcze wkurzą i chyba już maski ostatecznie opadły. Po co oni tak naprawdę to robią, bo przecież nie po to, żeby cokolwiek rozwiązać, bo niczego nie rozwiążą. Pani Dominika Chorosińska-Figurska, już nie wiem. Wszystkich nazwisk świata. To projekt z Marią Kaczyńską tam jest tego tak. Przepraszam, bo po prostu nie wiem. Dominika Chorosińska nie rozwiąże żadnej sprawy. Tak, Chorosińska-Figurska. Żadnej sprawy. Żadnej sprawy nie rozwiąże pani minister, więc jakby pic na wodę, fotomontaż. No. Znaczy, to może lepiej, niech ona się nie zabiera za rozwiązywanie spraw. Nie, oni niech PiS nie rozwiązują. Ja bym w ogóle wolał, żeby oni dostali od razu te odprawy z góry, pro forma, i dostali powołanie i wypowiedzenie od razu. Ten prezydent by im dawał, to jest odstraszył. I nic nie róbcie, nie dać im kluczy od tych gabinetu, nic. Siedźcie sobie, kupić jedzenie w tym pokoju hotelowym, pijcie, co tam, co chce, ale żeby nic nie robili. Ale to by było lepiej, naprawdę. Nie daj Boże, oni podejmą jakąś decyzję, Miłoszu. Nie daj Boże, oni podejmą jakąś decyzję. To jest jedna strona medalu, a z drugiej strony to jest jedyny rząd na świecie, który ma więcej członków niż dni, których będzie trwał. Tak. No ja na świecie sobie takiej historii nie przypominam. Michał Marszał, powiem tylko Sebuś, Michał Marszał kupił, powiedział wczoraj słynny momowy, pewnie go czytasz, Miłoszu, bo ty jesteś bardzo memowy i memiczny. Kupił wczoraj sałatę i będzie sprawdzał, czy wytrzyma dłużej. Świeża sałata czy rząd Morawieckiego? Ja stawiam na sałatę. Myślę, że sałata. Ja sobie właśnie uświadomiłem, jak depresyjno-twórcze jest posiadanie świadomości, że dzisiaj dostaję robotę i wiem, że maksymalnie za 14 dni mnie z tej roboty wywalą. To jest naprawdę depresyjne. My powinniśmy współczuć, a szczególnie pani Dominice, tak? Współczuć, że ona z taką depresją i takim piętnem, jarzmem wręcz będzie musiała te 2 tygodnie żyć, prawda? I z taką wiedzą merytoryczną, i ona nic nie zrobi. Taki człowiek na takim stanowisku. Dobrze. Nie, ona jeszcze będzie teraz przez miesiące i lata chodziła i mówiła, no słuchajcie, ja chciałam, mogłam zrobić i tak dalej.
Szansy wiele, mi nie wiele. Da. Ale ja mam takie, może nie cytat, ale Leszek Miller, któremu kiedyś było blisko, bardzo blisko do PSL-u, jak SLD chciało go wyrzucić, to z PSL-em gdzieś tam jego drogi się przecięły na sekundę, zaproponował super rozwiązanie. I o ile koalicja jest przeciwko temu rozwiązaniu, to moje pytanie jest, jak PSL podchodzi do bardzo radykalnego podejścia, że dzisiaj, podczas posiedzenia Sejmu, wotum nieufności, stać i powiedzieć, wkładamy konstruktywne wotum nieufności kandydatem Donaldem Tuskiem na premiera. Dlaczego nie? Ja jakby, bo gdy w ogóle konstytuował się nowy Sejm, to marszałek senior Marek Sawicki zaproponował od razu też takie rozwiązanie wobec jeszcze ustępującego rządu Mateusza Morawieckiego, tak aby w ogóle przekroczyć tę procedurę i zgłosić premiera z sali w trakcie konstruktywnego wotum. Natomiast wielu konstytucjonalistów uważało, że i uważa, że to, co proponuje właśnie czy to Leszek Miller, czy sugerował też marszałek senior Sawicki, że jest to o tyle trudne, że nie da się złożyć wniosku o wotum nieufności w momencie, gdy rząd nie uzyskał wotum zaufania. Że po uzyskaniu dopiero wotum zaufania można składać wotum nieufności, nigdy wcześniej. Ja wiem, że w Polsce są takie sytuacje, że można kogoś ułaskawić od wyroku, ułaskawić od wyroku, czyli de facto można dać komuś rozwód, jak nie ma ślubu, ale są to konstrukcje raczej błędne prawnie, aniżeli i kuriozalne, aniżeli normatywne, więc wolelibyśmy ich unikać. A może niech się skompromitują jeszcze te dwa tygodnie. Ja już to rozmawiałem z Sebastianem i jakoś tak ja spokojniej na to patrzę, się śmieję i nie, wcale nie, jakoś nie denerwuję się, bo profesor Strzembosz powiedział, którego bardzo cenię i szanuję, że on się bardzo cieszy, że w tym pierwszym nadaniu pójdzie rząd Morawieckiego i niech się cała ta procedura odbędzie, bo oni by sobie stworzyli tą straszną martyrologię. Tam by było znowu, żeby no wiecie, szukali, my byśmy stworzyli ale ten rząd, jakby nam tylko dali te dwa tygodnie i to by było karmienie znowu tego elektoratu. Zaraz mamy wybory samorządowe, tak. A oni umieją, tym Smoleńskiem zbudowali całą tą i to by było znowu, oszukali nas, czy dzień mieliśmy gotowy rząd, nie dali nam zrobić i tak dalej, więc profesor Strzembosz mówi, te dwa tygodnie nas nie zbawią, a po prostu odetniemy to i to, co oni by następne kilka lat gadali. Ale to jest to coś, co faktycznie widać i tutaj, uwaga, chwalę, Andrzej Duda akurat im to przeciął, bo gdybyśmy sobie wyobrazili sytuację, w której Andrzej Duda w pierwszym kroku daje misję tworzenia nowego rządu tak, jak powinien według mnie, logicznie i arytmetycznie i politycznie Donaldowi Tuskowi, to wtedy by Jarosław Kaczyński wyszedł i mówi, widzicie, nawet Duda, bo to już nie prezydent, no nie? To jest jakiś tam Duda, którego on wskazał na prezydenta. Adrian. Nie pozwolił nam utworzyć rządu. Odebrał nam tę szansę, a my wygraliśmy wybory. Byłby nowy mit założycielski odebranego zwycięstwa, że nie pozwolili nam uzyskać większości, a my przecież wygraliśmy wybory, mamy najwięcej posłów, więc może dobrze, że zderzą się faktycznie z liczbami. Próbowali na różne sposoby zakrzywiać tę rzeczywistość, żyć w swojej rzeczywistości. TVP to, co tam przedstawia, to jest przecież kosmos. Niesamowite. Ale chyba te liczby pokażą. Wydaje mi się, że jednak tam znak większości pomiędzy 248, że jest większy niż 194, może się pojawić jednak na antenie TVP. Chociaż. No oni już spróbowali się przy próbie wicemarszałek Witek się skonfrontowali z tym, co się będzie działo i wyszło na tego. Ja uważam i od początku mówiłem, że to dobrze, bo nas te dwa tygodnie zbawi. Szkoda tego kraju, szkoda, że nikt nim nie administruje, ale odbieramy im ich największą broń, czyli właśnie te mity założycielskie, te legendy, te ich krzywdzenie, tak. bo przecież wiadomo, że jak oni wygrywają wybory, to jest okej, ale z każdym razem, kiedy przegrali, ale to jest Jarosław Kaczyński już w dniu wyborów mówił, że są fałszywe. Tak. Nie dajmy im tego. Ale jest jeszcze jedna rzecz, której oni już nie mają, mianowicie nie mają tajemnych przejść w Sejmie i nie mają takiej pełnego luzu w Sejmie, bo no wiecie, jak to chodzi, ten dziennikarz za nimi zadaje im jakieś jeszcze pytania, na przykład kiedy ten rząd powstanie, albo co ten minister narobił, no to trzeba by było coś odpowiedzieć.
A przez lata były zamknięte korytarze. Straż Marszałkowska stała razem z ustawionymi słupkami, jakąś tam barierką w Sejmie i nie przepuszczała. Pod groźbą odbioru akredytacji. Często ja z moimi kolegami z Lewicy, z Platformy wstawialiśmy się za takimi dziennikarzami, żeby mogli chociaż nagrywać ten korytarz. Bo było tak, że na przykład w rzędzie stali strażnicy Straży Marszałkowskiej i jak już kotary nie było, to oni próbowali zasłaniać ten korytarz, żeby Jarosława Kaczyńskiego nie nagrywać. No autentyczne sytuacje, tak? Jarosław Kaczyński szedł takim tam tylnym korytarzem, no i mogli co najwyżej stać po stronie stolików dziennikarskich kilkadziesiąt metrów dalej i nagrywać go na zbliżeniu, tak? Albo, uwaga, hit. Sala sejmowa to jest taki półkole. Z jednej strony są kamery TVP, z drugiej strony są kamery TVP, bo z jednej strony jakby siedzi opozycja dotychczas, z drugiej PiS. I tam, gdzie siedzi PiS, z tyłu nie mogły stać kamery TVN-u i Polsatu. Okay. Ale TVP mogły. Mogły. Nie mogły stać kamery TVN-u i Polsatu, bo przecież nie można było nagrywać, co tam posłowie PiSu z tyłu ze sobą siedzą, gadają i tak dalej. To są często kamery, których by można było jeszcze dźwięk zebrać i tak dalej. No. Więc ostatnio to zmieniliśmy, w zeszłym tygodniu. Ale do takich paradoksów dochodziło w Sejmie. Myślę, że wielu w ogóle, którzy obserwują obrady Sejmu, nie miało tego świadomości, ale że Jarosława Kaczyńskiego da się sfotografować tylko od przodu, a nigdy nikt, słuchajcie, z TVN-u czy z Polsatu, w ogóle nie ma obrazków, jak Jarosław Kaczyński tam chodzi z tyłu. Warto zwrócić uwagę, nigdy nad tym nie zastanawiałem, ale żeby z bliska nie fotografować, nie nagrywać posłów PiSu. Nawet do takiego paradoksu dochodziło. Mają swoje przejścia. Jak się Jarosławowi Kaczyńskiemu nie chce przejść obok stolików dziennikarskich, no bo znowu, po co w demokratycznym państwie dziennikarze, to schodzi takim przejściem, oni tam otwierają, schodzi koło sali kolumnowej, z sali kolumnowej wychodzi, tak się zakamarkami przemieszcza do sali sejmowej. No teraz to przejście nie będzie na gwizdek prezesa Kaczyńskiego otwierane, więc będzie musiał przejść w okolicy stolików dziennikarskich. Takie małe złośliwości mu robić. Ale taki to jest, biedny, ale chorowany starszy pan. Życzę mu zdrowia i szczęścia zawsze. Natomiast no, to są rzeczy, o których mówię, które raczej przypominają jakiś bantustan, a nie duże państwo w środku Europy, które aspiruje do tego, jak to mówi Mateusz Morawiecki, żeby być jedną z największych gospodarek świata. No to jeżeli jesteśmy takim potężnym państwem, to chyba naczelnik tego państwa nie powinien obawiać się dwóch, trzech pytań i powinien otworzyć Sejm dla tych, którzy informują opinię publiczną. A no doszło do takiej totalnej patologii, których no naprawdę było wielu. Słuchajcie, miałem kiedyś, bo widziałem tam banknot za plecami Tomka. Widziałem kiedyś taki duży banknot prezesa Glapińskiego z nominałem 1000 zł. Była taka inflacja, że mówiliśmy, że NBP już będzie musiał takie banknoty wyemitować. No i z tym banknotem próbowałem wejść do Sejmu. No i strażnik mówi, że on to musi sprawdzić. Zadzwonił do biura pani marszałek Witek, no i nie było wyrażonej zgody na to, żeby pana prezesa Glapińskiego wizerunek na tym banknocie wprowadzić. Musieli dopiero w tym wchodzić posłowie i to po grubych, długich pertraktacjach. No do takich patologii dochodziło w polskim Sejmie. Więc w ogóle się nie dziwię, że teraz Sejm jest trendy, że teraz ludzie Sejm oglądają, no bo do tej pory to tam się... No, trudno było, żeby cokolwiek normalnego zadziało. Ale to jest fenomen, nie powiesz, jesteś też młodym człowiekiem, na pewno młodszym ode mnie, ale właśnie, że ten YouTube, że ci, no, ludzie zawsze byli tacy, którzy oglądają politykę, czy ona by leciała na jedynce, dwójce, czy w starym radio, to byli tacy, którzy i tak by ją znaleźli. Ale w tym momencie, jak ta polityka zaczyna się rozprzestrzeniać przez te nowoczesne media, mówię o YouTubie, że Sejm dostał już srebrny przycisk, a myślę, że złoty będzie tuż, bo te suby lecą tak, oglądalność trafia na karty na czasie obrad Sejmu, no to jest, ja się z tego bardzo cieszę, wiesz, bo to im więcej ludzi się orientuje, tym większa świadomość i tym kolejny raz nikt nam nic nie wmówi, a przez te 8 lat niestety oni oszukiwali ludzi i wiesz, łatwo manipulować, tu społeczeństwo jest coraz bardziej zorientowane, zdeterminowane. Ja podejrzewam, że to jest pokłosie też tego, wiesz, stania do trzeciej w nocy, bo jak ostałeś w trzeciej w nocy, to ty oglądasz, jak ci moi przedstawiciele, to jest bardzo, bardzo dobre.
Ale i to jest w większości jednak nowa siła w polskiej polityce. Ludzi, którzy się do tej pory polityką nie interesowali, ale oni poszli na wybory właśnie ponadnormatywnie, zagłosowali i teraz się interesują polityką, bo dokonała się duża zmiana tutaj mentalna, w funkcjonowaniu i tak dalej, że to nas interesuje. I myślę, że się z tym też pisowcy nie mogą po prostu pogodzić, że do tej pory byli zamknięci w swoich ramach, TVP coś powiedziało, więc tak miało być, a tu jednak ktoś przedstawia rzeczywistość, która wygląda zupełnie inaczej, tak? Że jednak, kurczę, Sejm był zamknięty, że jednak Jarosław Kaczyński wychodził na mównicę i obrażał, przecież nikt tego w TVP nie pokazywał. Tego nie było, nikt nie słyszał Jarosława Kaczyńskiego wzywającego tam od kanali, od zdradzieckich mord. Nigdy tam tego nie było. A tu nagle każdy może do tego sięgnąć w czasie rzeczywistym. No i widać, że to jest dla nich gigantyczny problem. Generalnie właśnie, dlaczego o tym powiedziałem? Dostęp do informacji, powszechny dostęp do informacji jest gigantyczną bronią przeciwko PiS-owi. Bo jak cenzurujesz, nawet prewencyjnie, jak kontrolujesz przekaz, nie wypuszczasz negatywnych wiadomości na swój temat przez TVP, no to masz względny spokój. A tutaj jak jest pełny, powszechny dostęp do informacji, no to jednak maski mogą opaść i opadają. Więc oni mają gigantyczny z tym problem, dlatego też uważam, że ten kryzys po ich stronie, Bogu dzięki, będzie się pogłębiał. Tak, zdecydowanie. Był ostatnio taki sondaż, w którym Polacy wypowiedzieli się w ponad 60% za tym, że działania Andrzeja Dudy w stosunku do jeszcze opozycji i za chwilę rządzącej koalicji uznają za bardzo naganne, negatywne. Powiedz mi, czy jest szansa, żeby Andrzej Duda odzyskał twarz po tym, co wczoraj zrobił? Możesz dłuższą wypowiedź, nie musi być tak, nie. Myślę, że takich momentów, w których moglibyśmy sobie zadać to pytanie, dosłownie to samo pytanie, czy Andrzej Duda mógłby odzyskać twarz po tym, co wczoraj zrobił, było przez ostatnie lata dużo. Wczoraj było mnóstwo. Wczoraj ustawa Lex Tusk, pamiętam zawetowanie ustaw, a później ich podpisywanie sądowych, no wiele głupich wypowiedzi, tam ci ludzie nie są równi normalnym ludziom, to nie są ludzie normalni i tak dalej. Zawsze się zastanawiam, czy jest jednak ta ostatnia iskierka nadziei, która tam się tli, Andrzej Duda jednak wybije się na niepodległość. No i on mnie zawsze kolejnym ruchem odziera z tych wątpliwości, jednak okazuje się, że nie. Więc ja się spodziewam tego, że Andrzej Duda będzie taką pewną redutą obrony dobrego imienia PiS-u. Nawet na pewnym etapie w kampanii wyborczej się zastanawiałem, czy ten syndrom sztokholmski u Andrzeja Dudy nie jest tak silny, że on weźmie zaświadczenie, pojedzie do Kielc i zagłosuje na Kaczyńskiego, bo już naprawdę przekraczał wszelkie granice. Podpisuje ustawę, po czym ją odsyła do Trybunału, tutaj ustawę o Sądzie Najwyższym prezentuje, po czym jej nie akceptuje własnej ustawy w sprawie KPO. No, ja niestety chciałbym być dobrej myśli, bo myślę, że to jest po prostu potrzebne wszystkim, ale przez te półtora roku będzie raczej starał się wkładać ten kij w szprychy. Ostatnią... i nakierdychał do głos, to by było. Tak. Chociaż ja pamiętam wypowiedzi Andrzeja Dudy na temat in vitro. I to mi daje nadzieję, w 2015 roku, który mówił, że to jest jakaś sztuczna metoda, która nie pomaga, nie leczy i tak dalej, w ogóle jakieś takie antynaukowe dudety, prawnik, a teraz słyszę, że on podpisze ustawę o in vitro, która, uwaga, nie zmieniła się ani kropki, ani w przecinku, tylko chodzi o to, że się przywraca finansowanie tej metodzie. Więc dobrze, że tutaj taka zmiana przynajmniej mentalna u Andrzeja Dudy ma miejsce. Zawsze w takich Ja widziałem tą ostatnią iskierkę nadziei transformacji Andrzeja Dudy w momencie, kiedy ogłosił, że marszałkiem seniorem będzie Marek Sawicki. I to mi dawało nadzieję. Nie dawało wam w klubie nadziei to właśnie ten czyn, heroiczny czyn Andrzeja, powołanie Sawickiego? Trochę dawało. Powiem szczerze, martwiliśmy się jedną rzeczą. Gdyby marszałkiem seniorem został ktoś z PiS-u, na przykład Antoni Macierewicz, to mógłby przerwać obrady
do momentu, gdyby Mateusz Morawiecki zechciał je ponowić, czyli gdyby na przykład próbował dalej posłów tam zastraszać, przekupywać, łamać i tak dalej. Więc mógłby przerwać obrady i generalnie rząd mógłby funkcjonować. To byłaby oczywiście ultra sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem konstrukcja, ale nie do takich nas PiS przyzwyczaił. Więc reasumpcja i tak dalej wydawałoby się w normalnym świecie nie funkcjonuje. Przegrać głosowanie to przegrać, trzeba stan prawny normalnie zalegalizować, a tu nie, my się na niego nie zgadzamy, powtórzmy to jeszcze raz. Więc mógłby tutaj Antoni Macierewicz jakiegoś wygibasowa prawnego zastosować, mhm. A tak to przynajmniej mieliśmy gwarancję, że nic się nie zadzieje, się nie zadziało. Jeśli tego chciał uniknąć również Andrzej Duda i tego, żeby nic w trakcie tego posiedzenia Sejmu się więcej nie wydarzyło, no to, to dobrze, no to może będzie tak, że będą ustawy, które będą podpisywane przez prezydenta, a nie tylko wetowane, bo ja się obawiam, że będą takie projekty gospodarcze, których on nie zaakceptuje tylko dlatego, że one nie są zgodne z interesem PiS-u. I jakby często to podkreślał, że ja będę tutaj stał na straży realizacji naszego programu, a jeżeli my mamy program tam powiedzmy skierowany ku przedsiębiorcom, a oni mają bardziej prospołeczny, jak się pojawi program proprzedsiębiorczy, to on może coś zawetować, więc no takie rzeczy się trochę obawiam, no ale byłby to sygnał, że nie tylko Jarosław Kaczyński, ale i prezydent Duda niczego nie zrozumiał, co się stało 15 października i za półtora roku na pewno żaden kandydat PiS-u już w wyborach prezydenckich nie wygra. Ja uważam, że danie marszałka Sawickiego na marszałka seniora miało trochę inny cel, to nie o to chodzi, żeby to się fajnie odbyło, bo wiesz, on równie dobrze mógł dać kogoś z PiS-u, a prezes mógł mu wydać polecenia nieblokowania i też by było dobrze. Ja myślę, że to by było bardziej puszczenie oczka do was przed tym, że jeszcze może się dogadamy, że to było, bo wiadomo, że z wami, czyli z PSL-em, jeżeli już, to pierwsze do rozmowy. I ja uważam, że był taki ruch, wiesz, żebyście zobaczyli, że my tu z otwartymi ręcami. No ale wyście powiedzieli dziękujemy za te otwarte ręce i do widzenia. Co do in vitro, jeszcze jedno zdanie, że najczęściej w takich, jeżeli chodzi o urząd prezydenta, w takich sprawach, i to jest bardzo dobrze, uczestniczy dość mocno pierwsza dama w takich właśnie jakichś aborcyjno to. No i tu podobno też Andrzej Duda podobno pyta i to już ze dwa lata pyta Agatę, tylko nie odpowiedziała. Aha, no to akurat dobrze, bo tam jest w tym zakresie. Tam jest pyta, ale ona... Cisza. Cisza. Dobrze, powiedz mi, bo my, ja z Tomkiem, jako ci, którzy trochę pracują i żyją na YouTubie, wiemy, jak ważne jest zawsze hasło w trakcie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Powiedz mi, kiedy będzie taka chwila, że Szymon Hołownia jako marszałek w trakcie powie subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, kanał dzwoneczek na i tak dalej. Kiedy to na konferencji? Na konferencji to już chyba to powiedział, natomiast nie wiem, czy to powiem w trakcie obrad. To by było piękne, no, ale myślę, wiesz, że radzą sobie, Fris nie ma podejścia, nikt nie ma podejścia z Sejmem teraz. No tak, no i myślę, że no wygrałby internet wtedy. Tak. To jeszcze, wiesz, jakby to ubrał tak, no wiadomo, jak marszałek to jest takie stanowisko, gdzie lepiej godnie to robić, ale myślę, że on to zgrabnie, jakby fajnie ugrał, to by jeszcze tych młodych trochę zyskał. Tak, no bo on jest sprawny, więc. On jest właśnie bardzo sprawny i ja uważałem go za dobrego kandydata od początku, ale to, co on teraz robi, to przecież nawet moje najśmielsze oczekiwania. Jak rozumiem, że facet, wiedziałem, że jest bystry, ale to, jak on odpowiada, jak on temu TVP Info, jak on, nie no genialne to jest, jak on robi przerwy w posiedzeniu minutowe, jak on, wiesz, i ten mimiczny Jarosław Kaczyński, którego tam prosi, czy on może, a nie może. Czekający na schodach był hymn, no bo nikt nie poczekał, nie będą na jego czekać. Te ich przyzwyczajenia, oni są tak zdziwieni, że mogą wejść, może być mikrofon wyłączony. Tak, no ale wiecie, pod presją Szymon Hołownia funkcjonował bardzo długo. Doskonale sobie dawał radę w różnych sytuacjach nagłych, programach na żywo i tak dalej. Więc i tutaj, kiedy przygotował się z regulaminu, ze wszystkich przepisów, od A do Z właściwie ma przestudiowane wszystkie kroki prawne, jakie należy wykonać w trakcie posiedzenia, no to nikt go niczym nie zaskoczy. I poradzi sobie z tymi wszystkimi wrzutkami słownymi, bo jest intelektualnie i słownie bardziej zdolny niż Marek Suski, to na pewno, ale myślę, że większość polityków PiS-u. I raczej sugerowałbym, żeby tak nie podjeżdżali, bo się tylko będą kompromitowali. No. Tak, dostają gasi ich jak petów, ale właśnie to się świetnie ogląda. On oprócz tego, że prowadzi je sprawnie, oprócz tego, że ma od razu cytuję,
punkt regulaminu Sejmu. Dlaczego, co, jak, tam nie ma jakiegoś doczytywania, widać, że się przygotował, to się po prostu fajnie ogląda. On jest showmanem, trochę z tego mam talent. I czemu nie, wiesz, i to nie jest zarzut jakby, tylko tak. Dlaczego coś, co funkcjonuje i spełnia swoją rolę i stanowi prawo dla nas Polaków, oprócz tego ma być fajne, ładne do oglądania, to czemu nie, prawda? No dokładnie. I ja w ogóle uważam, że on ma też taką szansę, żeby trochę Sejm wprowadzić na zupełnie inne tory, w sensie takim społecznym, że to może być ciekawe, to może nie być takie toporne, ordynarne, że to nie musi być tylko i wyłącznie przepychane kolanem i tak dalej, że to może być zgrabne, ale no z dużą dozą powagi robione. No nie? I do tej pory takiego marszałka Sejmu nie było, a to w ogóle też politycznie, realnie, no to nigdy nie było marszałka Sejmu, który by był liderem partii. To jest pierwszy raz, gdy marszałkiem Sejmu jest szef jakiegoś ugrupowania i to też dodaje powagi, bo do tej pory to zawsze był ktoś, kogo ktoś wskazał. Premier był kimś z liderem partii, który szedł do rządu, a tutaj mamy jednak gościa, który jest szefem współkoalicyjnej partii i ma swój własny jakby pomysł na to wszystko. Nie musi mu nikt kazać. I nigdy nie było tak, żeby tak silnej, autonomicznej pozycji politycznej marszałek Sejmu miał. Tak, ale znowu chyba nigdy nie było. Ja się tu spieraliśmy z Sebą, bo ja cofam wszystko, co powiedziałem, to jest najlepszy marszałek ever, ale stawiałem się, czy jedna rzecz, on nie był posłem, tak, nigdy wcześniej. I dla mnie taki lekki zgrzyt był taki, że wiesz, no to jednak jest zarządzanie Sejmem, zarządzanie posłami. I to jest takie od razu, ja uważałem, że powinien chociaż z jedną kadencję być, poznać pracę, żeby nią kierować. Wiesz, o co chodzi, Miłosz, że to tak, no tak powinno być, tak w zakładach pracy często, poznać się od dolnego stanowiska i tak dalej. Więc tu miałem takie, chłop nigdy tu nie siedział i będzie tym zarządzał, ale póki co na razie on się tak sprawdza, to się pięknie ogląda i w miarę sprawnie chyba też to przeprowadza, tak, oprócz całej urokliwości. No i myślę, że politycy PiSu sami mogą być świadkami jakiejś zmiany jakościowej. Nawet na ostatnim posiedzeniu Łukasz Schreiber stwierdził, że marszałek Hołownia to w ogóle przywrócił tej Izbie Kulturę, wprowadził do tej Izby Kulturę. No jak tak stwierdził, to mu nawet Jarosław Kaczyński palcem pogroził, żeby się w ten sposób nie wypowiadał, bo jeszcze tutaj zachwali nowego marszałka. Ale... Ja myślę, że warto też zacząć od podkreślenia czegoś, co jest też istotne. Od zwrócenia uwagi, że przyniósł pan kulturę i to jest bardzo dobra rzecz, która wymaga odnotowania. To jest zmiana jakościowa, bo gdy w 2020 roku była debata na temat Krajowego Planu Odbudowy, to minister Ziobro próbował kilka razy się dostać do mównicy sejmowej i marszałek Witek go do tej mównicy nie dopuściła. No przecież to jest nagrane, to można sobie do tego wrócić. Oczywiście można powiedzieć wilcze prawo marszałka nie dopuścić, no ale generalnie minister konstytucyjny powinien móc zabrać głos w każdym możliwym momencie obrad. No, jak pisowcy ostatnio wychodzą, to marszałek Hołownia dopuszcza ich do głosu, a tutaj pani Witek pana Ziobry nie dopuściła. Więc myślę, że nawet ktoś z nich byłaby zaskoczona dobrą zmianą. Dobrze. Miłoszu, ze względu, że zbliżamy się do końca czasu, na który się umówiliśmy, ja mam jeden... Dzisiaj mamy Sejm. Tak, dokładnie. Więc ja popcorn już mam, Nowy popcorn, Netflix, nowy się. Netflix. Tak, ale mam pytanie jedno, takie dosyć istotne. Konfederacja wczoraj albo przedwczoraj zgłosiła projekty trzech uchwał w zakresie komisji śledczych. Jedna z tych komisji moim zdaniem jest dosyć ciekawa. Konfederacja składa wniosek o powołanie komisji śledczej do zbadania przyczyn i skutków niekontrolowanego importu produktów spożywczych z Ukrainy, nazywając to taką komisją mafii zbożowej. Jest ich 18, potrzeba 46 podpisów, żeby takie coś poszło do dalszego procedowania. Jako PSL, albo może szerzej, jako Trzecia Droga, poprzecie ich wniosek w tym zakresie? Będziemy na ten temat rozmawiać, natomiast moim zdaniem podpisów pod tym projektem będzie więcej, bo my mówiliśmy już na etapie poprzedniego Sejmu, nawet powołaliśmy zespół do spraw zbadania tej afery zbożowo-drobiowej, bo to nie tylko było zboże. I ta sprawa wymaga sprawdzenia i ja widzę, że prokuratura, która się nią zajmuje, nie potrafi. I to jest gigantyczna afera. Ona ma wpływ nie tylko na to, że setki milionów złotych, jeśli już nie miliardy, stracili polscy rolnicy, ale ona ma bezpośredni wpływ na nas. Na was, na mnie, na wszystkich, którzy nas oglądają. Bo wprowadzone zostały do obrotu produkty rolne niezbadane, które nie przechodziły żadnych certyfikatów żywnościowych. Wjeżdżało zboże niewiadomego pochodzenia, uzyskiwało status zboża technicznego, w Polsce się stawało zbożem już niepaszowym, tylko konsumpcyjnym i wprowadzane do obrotu.
no ktoś na to pozwolił, nie ma takich w ogóle terminów. I ktoś, kto podejmował takie decyzje, będzie musiał za to odpowiadać. I ktoś w ministerstwie, a w ministerstwie są dokumenty, w ministerstwie rolnictwa są dokumenty z takimi terminami. Więc to nie był tylko termin, który gdzieś sobie ktoś tam lokalnie wprowadził i przepuścił przez granicę, ale też w ministerstwie zatwierdzał na dokumentach. I to już naraża na szwank bezpieczeństwo żywnościowe, bo tam można wprowadzić niekontrolowaną żywność, opryskaną czymkolwiek, hodowaną gdziekolwiek. I nikt tego nie sprawdzał. I przepuszczano jak to chciał. Nie ma się oczywiście co dziwić, bo granica była nieszczelna i niesprawdzana. Generał Szymczyk przekonał się o tym dosłownie, bo gdyby mu sprawdzono ten granatnik, to może by nie rozpieprzył połowy komendy, ale i tu się można oczywiście uśmiechnąć, ale naprawdę, jeśli chodzi o kwestię zdrowia, to już przestaje być tak zabawne jak kwestii pana Szymczyka, który mógł sobie co niestety krzywdę zrobić, gdyby mu i można było tego uniknąć, gdyby mu służba celna, graniczna pomogła i to sprawdziła, co tam faktycznie jest. Tak. Ale tutaj mogła sprawdzić i ocenić, co tu wjeżdża, a przepuszczano wszystko. Więc no to jest gigantyczna afera. I ja teraz nie wiem, i to należy sprawdzić, czy ministrowie PiS-u, którzy mówili, że to nie jest żaden problem już w momencie, gdy to był problem. Czerwiec, lipiec, sierpień. Ja pamiętam konferencję w Sejmie. Staliśmy, często niewielu nas nagrywało dziennikarzy, gdy o to apelowaliśmy. Konfederacja też, oni Platforma i Donald Tusk o tym mówił, wtedy był ruskim agentem, że wzbudza nienawiść między Polakami i Ukraińcami. Że oni wtedy nic nie robili, oni nie robili wtedy niczego z powodu tego, że są tak totalnie głupi i bezradni, czy dlatego, że ktoś im mówił, żeby tego nie robili, bo to zboże mu się przyda. Ale no właśnie, czy głupota i bezradność będzie tutaj wytłumaczeniem i wybaczeniem? Nie jest. Nie jest, ale jeśli chodzi o PiS, to głupota i bezradność łącznie ze złodziejstwem często chodzą w parze. Ja się tylko obawiam, bo ten projekt jest autorstwa Konfederacji, a oni już jeden projekt w Sejmie złożyli tej kadencji, zdążyli, o podatkowy i teraz będziemy musieli. Ile oni to będą poprawiać, zanim siódma, ósma, może dopracują. Czy oni zapisali tam Sejm, czy oni zapisali Senat i tak dalej, no. Ja się nie chcę wynieść. Zboże, czy węgiel, czy ciężarówka, czy autobus. Czy w tą stronę odjechały, czy w tą? Czy to wjechało, czy wyjechało, to. Nie ma. Ale no, złożenia ustawy, po czym autopoprawki do ustawy, która jest błędna, to jest sztuką. W obszarze podatków, gdzie Mencen jest doskonałym doradcą podatkowym i jeszcze to pierwsza ustawa, to jest epickie, oni tworzą historię. Tak. Pytanie, czy oni dotrwają do końca kadencji w swoim składzie? Myślisz? Powiem szczerze, że uroczo się patrzy na Sławomira Mencena siedzącego obok Ziobry i Sasina. To te miny kamienne są niesamowite. Myślę, że nikt nie jest zadowolony. To kto decyduje o tym? Tak blisko Ziobro z Sasinem to siedzieli wtedy, gdy dzielili wpływy spółkę Skarbu Państwa. Do tej pory się chyba tak aż bardzo nie lubili. Ale to wychodzi, to ktoś sadza od tego, bo ja myślę, że tam ktoś miał fajny dowcip, tam ktoś się przygrzeszał z tabliczki, strasznie śmiał. No, Marek Suski z PiS-u, o tym decydował Marek Suski. Były gremia klubowe i tam z każdej partii była jedna osoba, łącznie z marszałkiem seniorem, która o tym decydowała, o rozkładzie pomieszczeń w Sejmie i o rozkładzie posłów na sali. Zawsze to jest przed pierwszym posiedzeniem. Ale swojej partii jakby, tak? Decyduje o tym klub, a jeśli chodzi o klub PiS-u, delegatem do rozmów był Marek Suski. Czyli Marek Suski posadził Ziobrę z Sasinem, ale jeszcze nie wiedział pewnie, że obok będzie Mencen, no bo tu jakby decydowała federacja. Ale na tym spotkaniu jakby już mniej więcej było wiadomo, że albo tam będzie siedział Bosak, albo Mencen, więc to jest jednak dobry śmieszek. Ja wam tylko przypomnę jedną rzecz. Ja wam przypomnę, bo jakieś 30 minut temu śmialiście się, że Marek Suski nie jest taki bystry, a jaki on jest bystry i przebiegły, zobaczcie, no? A on wiedział, co robi. To jest mem bardzo. Ale Mencenowi też się udał ten wpis pierwszy. Ja wiedziałem, że Sasin Zobro będą siedzieć, tylko nie wiedziałem, że ze mną w jednej ławie. Wyszło mu to. Trzeba docenić. Dobrze.
Miłosz, dziękujemy za poświęcony czas, dziękujemy w naszym imieniu, w imieniu naszych widzów. Mam nadzieję, że za jakiś czas spotkamy się jeszcze raz z tobą, porozmawiamy już po kolejnych może wyborach, albo może jakoś obejmiesz w spadku po kimś mandat. Ty masz chyba dwie osoby, jesteś drugi w kolejce, tak? Tak, tak, ale myślę, że jeszcze będę miał co robić w tej kadencji. Ale powiedz, Miłosz, co ty robisz? Jaką ty teraz, nie dostałeś się do Sejmu, jaką ty funkcję? Zostajesz tym rzecznikiem PSL-u i to jest jakby taka funkcja, która ci wypełnia cały czas, czy coś gdzieś jeszcze będziesz kombinował? To wypełnia stuprocentowo czas. Jestem rzecznikiem w Sejmie i partii, więc jeśli chodzi o zaproszenia do mediów, jeśli chodzi o same wypowiedzi, jeśli chodzi o też formułowanie przekazu, organizację wszystkich wydarzeń, bo i biuro prasowe, cała organizacja jego jest jakby pod moją kuratelą, więc tych spraw jest dużo. Do tego zajmuję się też organizacją, bo jestem i w Prezydium Rady Naczelnej, czyli w jednym z ciał politycznych naszej partii, więc trochę się dzieje, a niewykluczone, że w przyszłości jeszcze jakieś inne funkcje dojdą, więc no czas pokaże, jak się to rozwinie. To ty dobrze tym posłem nie zostałeś, byś nie miał czasu już na wszystko. Są takie głosy, ale wtedy musiałbym z czegoś zrezygnować. No, a bycie rzecznikiem to nie jest taka prosta robota, więc... No widzimy na Twitterze i dlatego tweetuj nam proszę, Miłoszu, drogi. Będę. Nie, naprawdę, dzień bez twojego tweeta to niech się będzie jak najwięcej w każdym social mediu, bo to jest naprawdę niekłamana i dzika przyjemność czytać to, co ty tam wyczyniasz. Dzięki wielkie. Myślę, dzięki, że tego kontentu, którego nam posłowie PiS-u dostarczają, będzie jeszcze dużo. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.